Przegląd prasy zaczynamy od zaprzyjaźnionej redakcji Gazety Polskiej Codziennie, w której na okładce tekst: Niemcy w końcu sfinansują naukę polskiego. Pewnie państwo pamiętacie, rok temu wielka awantura polegająca na tym, że polscy obywatele, którzy są etnicznymi Niemcami, nie będą mogli się uczyć swojego rodzinnego języka. No i proszę bardzo, co się stało? W przyszłorocznym budżecie federalnym Niemiec po raz pierwszy znajdą się fundusze na nauczanie języka polskiego jako ojczystego. To skutek presji Warszawy, która w odpowiedzi na dotychczasową bierność Berlina zmniejszyła środki na nauczanie języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce. Nasz kraj w pełni wywiązywał się ze zobowiązań wynikających z traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 roku. No a Niemcy ten traktat całkowicie pomijali, no i w związku z tym był kłopot, jak takie rzeczy załatwiać. No właśnie w taki sposób, jak zrobił to polski rząd, mianowicie postawić się ostro. Pisze o tym Joanna Kowalkowska. Zgodnie z umową bilateralną polskie władze każdego roku przeznaczały około 400 milionów euro na nauczanie języka niemieckiego jako obcego i dodatkowe 240 milionów złotych na zajęcia z języka niemieckiego jako ojczystego dla mniejszości niemieckiej. Mimo próśb Warszawy, Berlin do tej pory nie stworzył federalnego funduszu na nauczanie języka polskiego jako ojczystego. W tych okolicznościach w ubiegłym roku polski rząd zmniejszył środki o połowę. W październiku polski minister edukacji Przemysław Czarnek poinformował, że fundusz zostanie w pełni przywrócony, jeśli Berlin stworzy warunki dla nauczania języka polskiego dla dzieci z polskich rodzin. No co się właśnie na naszych oczach stało i tak mniej więcej wiemy, jak rozmawiać z Niemcami. No to jeszcze słów kilka na temat, ważne tematy. Europejskie pieniądze za ekologiczny sabotaż. Pracownia na rzecz wszystkich istot przyznała, że przyjęła środki od instytucji europejskich na działania mające doprowadzić do zmiany ustawy o lasach, walkę z rozbudową elektrowni w Ostrołęce, walkę ze spalaniem gazu i biomasy. W sumie aktywiści przyjęli 1 000 000 złotych ze środków europejskich fundacji. No i jeszcze rekapitulacja minionego święta niepodległości i tego najbardziej kontrowersyjnego fragmentu, jakim zwykle był Marsz Niepodległości. Z różnych powodów do 2014-15 roku włącznie, no 14, policja starała się przeszkadzać uczestnikom, starała się prowokować, były różnego rodzaju dziwne akcje. Mówię policja w sensie służby państwowe, bo niewątpliwie brały w tym udział. Dziwnym trafem największe awantury były tam, gdzie już wcześniej stały przygotowane kamery. Oczywiście chodziło o to, aby pokazać A, że to jest marsz niebezpieczny, należy na niego chodzić, B, że to są polscy narodowcy, wreszcie C, uzasadnić, pokazać się przed zachodnimi sponsorami o to, jak walczymy z faszyzmem, a faszyści to ci, co noszą biało-czerwone flagi. Oczywiście, prawda? Kluby Gazety Polskiej tam były na pierwszym miejscu. Bardzo dziękujemy wszystkim klubowiczom, którzy przyszli. Miło nam było was spotkać. Ja nie byłem w tej grupie, gdzie była redakcja główna, ale w takiej pobocznej, niezwykle sympatycznej, bardzo to sobie chwalę. Dziennik, czy Polska, czyli wcześniej Polska The Times, zdjęcia, które obiegły cały świat. Tam właśnie pani trzymająca ukraińską flagę wyciągnęła ją gdzieś ze schowka w Chersoniu. Po 255 dniach rosyjskiej okupacji Cherson został wyzwolony i co dalej z ukraińską kontrofensywą, pyta się redakcja. My to zostawimy, będziemy o tym mówić w dalszej części naszego spotkania. Natomiast przejdziemy szybciutko do bardzo ciekawego wywiadu Marka Kuchcińskiego, który znowu o Unii Europejskiej mówi, że Polska domaga się, by traktat lizboński był przestrzegany. Realizacja postanowień, na które obie strony, to znaczy Unia, jeszcze z Wielką Brytanią i Polska, zgodziły się, gdy stawialiśmy się członkiem Unii Europejskiej. Chodzi o przestrzeganie zapisanych w traktacie lizbońskim form współpracy. No i dalej, że te formy współpracy przestrzegane nie są i stąd te kłopoty, jakie Polska ma z Unią Europejską, ale to Unia ma się dostosować. Dziennik Gazeta Prawna, to samo zdjęcie, niezwykle dramatyczne. Proszę bardzo. No właśnie, czy uda się odciąć Krym, pyta gazeta, ale w numerze sporo ekonomicznych
również dywagacji. Kontrowersyjna pauza w walce z inflacją. Ludwik Kotecki, od niedawna członek Rady Polityki Pieniężnej z ramienia Senatu. Trzeba to podkreślić, jak państwo wiecie, opozycyjny Senat wybrał opozycyjnego przedstawiciela Rady Polityki Pieniężnej. Krytykuje fakt, że w zeszłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się, by podnieść stopy, no bo przecież jest inflacja, ale ta inflacja wywodzi się z wzrostu kosztów energii. Tymczasem na kolejnej stronie, jak przełożymy, Dominik Osowski w tej samej gazecie pisze, że lepsze perspektywy dla giełdy papierów wartościowych i złotego. Po pierwsze, nasz WIG20 zakończył ubiegły tydzień wzrostem o 5,56%. Tydzień wcześniej wzrost sięgnął 6,11%, a jeszcze wcześniej 6,88%. Takie tempo zwyżek na polskiej giełdzie jest rzadkością. Eksperci biura maklerskiego BNP Paribas przyznali, że pozytywnie na wycenę krajowej waluty powinny oddziaływać m.in. zatrzymanie się trendu wzrostowego dolara. Niekorzystnie na krajową walutę mogą oddziaływać przede wszystkim gorsze perspektywy wzrostu gospodarczego w Europie i spowodowane kryzysem energetycznym oraz utrzymująca się wysoka inflacja. No, zobaczymy, jak to będzie. Teraz kolejny tekst, tym razem gazeta Rzeczpospolita. Zabraknie na zbrojenia, alarmuje Rzeczpospolita, nawiązując do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że co jak co, ale na programy socjalne i na zbrojenia nie zabraknie. No to gazeta Rzeczpospolita ma na ten temat inny pogląd. Z najnowszych analiz Credit Agricole Bank Polska, których dotarła Rzeczpospolita, wynika, że rosnące błyskawicznie należności za kontraktowaną przede wszystkim za granicą broń dla polskiej armii, a także szybujące koszty obsługi drogich kredytów wymuszą na władzach korektę wydatków. Zapewne nowy rząd po najbliższych wyborach będzie musiał zaciągnąć hamulec i ograniczyć programy zbrojeniowe już zrealizowane, a także te dopiero planowane, ostrzega Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole. Czyli jeszcze ten rząd nie powstał, jeszcze nie ma, a już słyszymy, że będzie musiał ograniczać, co dopiero z wydatkami socjalnymi, prawda? Jeżeli będzie nowy rząd. O wyborach i planach wyborczych też za moment, bo będzie Tomasz Sakiewicz naszym gościem. My jednak wracamy do Rzeczpospolitej. Zmiana strategii wobec uchodźców. I czytamy bardzo ciekawy tekst na temat po pierwsze imigracji. Przez polskie granice przeszło ponad 7 600 000 Ukraińców, z czego dalej poza Polskę ruszyło 5 800 tysięcy. I to jest już problem również dla rządu Ukrainy, bo przecież opuszczają ten kraj ludzie młodzi, kobiety z dziećmi i nie jest wielkie prawdopodobieństwo, że zechcą one wracać w krótkim czasie do zrujnowanego wojną kraju. Wobec tego władze ukraińskie mają nowy pomysł i polskie współpracują. Otóż tworzymy miasteczka kontenerowe. Centrum Informacyjne Rządu informuje, że polski rząd buduje ośrodki w porozumieniu z ukraińskimi władzami, osiedla dla 20 tysięcy uchodźców wewnętrznych. To modułowe, składane kontenery. Można je łatwo transportować i rozmieszczać. Pierwsze takie osiedle powstało we Lwowie. Do tej pory wybudowano 19 podobnych ośrodków, między innymi w obwodzie lwowskim, kijowskim, czernichowskim. Kolejne 8 jest budowane w obwodzie kijowskim. Ośrodki mają być rozlokowane oddzielnie oraz zestawione w jednej lokalizacji. Każdy moduł mieszkalny jest umeblowany. Na terenie ośrodka jest też sanitariat, magazyny, punkt pielęgniarski i stołówka. Każdy, kto chce zobaczyć takie kontenery, to pewnie są dość podobne do tych, którymi dysponuje polska armia. Jeszcze z Rzeczpospolitej ciekawy materiał o igrzyskach, które się zbliżają i o emiracie. Emir Kataru, Tahim Ibn Hamad Al Sani. To właśnie tutaj na zdjęciu gospodarz zaczynającego się w niedzielę mundialu w wielu dziedzinach odgrywa dużo większą rolę, niż by wskazywała na to jego wielkość. Katar bywa wręcz graczem na skalę globalną, choćby jako mediator w kluczowych
konfliktach. A nam niejako pewnie tutaj Gazeta Wyborcza o tym nie napisała, Rzeczpospolita o tym nie napisała. Przypominają się słowa Emira, który powiedział, że oczywiście on nie ma nic przeciwko propagandzie LGBT, tym wszystkim tym, ale nie w jego kraju. Jeżeli chcecie państwo taką historię prowadzić, to proszę bardzo, ale gdzie indziej. Gazeta Wyborcza znowu zaczyna się od tego samego zdjęcia świętującego właśnie wyzwolenie Chersonia. Trzeci raz widzimy tą panią dzisiaj na okładkach polskiej prasy. Ja zapewniam państwa dziennikarzy, że były też inne zdjęcia, ale może to było najtańsze. Tego nie wiemy. Polska pod patronatem Marii i Lecha Kaczyńskich. Tutaj Lech Kaczyński, który 12 listopada otworzył tunel na Zakopiance. Dla lokalnych samorządów patronat pary prezydenckiej jest pomostem do kontaktów z Warszawą i przychylności władzy. Dlatego nazywają jej imieniem szkoły, ronda, korty tenisowe i sale w urzędach. Wyborcza naliczyła łącznie ponad 210 takich miejsc, piszą oskarżycielsko pani Anna Kolet-Iciek i Piotr Sarmach. Lech Kaczyński jak totem, jak przypodobać się prezesowi, to taka wstawka, to przeczytajmy. Lokalni działacze prześcigają się w pomysłach na uczczenie zmarłego prezydenta i jego żony, bo wiedzą, że to może im zapewnić przychylność prezesa partii, komentuje Jarosław Flis, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwraca on uwagę, że każda grupa, która chce podkreślić swoją odrębność, potrzebuje własnych elementów totemicznych, swoich świętych, swoich bohaterów. No i dalej w ten deseń, myślę, że szkoda czasu, by to komentować, ale ciekawe, prawda? Zauważyli dziennikarze Gazety Wyborczej trend. No to teraz my zobaczmy, jakie są trendy na rynkach papierów wartościowych. Za chwileczkę giełda. No i proszę bardzo, najpierw notowania indeksów GPW, WIG 20 o 2,11% w górę do 54,421,13. WIG 20 o 2,18% w górę o 1690,38. Państwo się nie przejmujcie tymi trójkącikami. No, czasem tak się zdarza, ale generalnie powinien być zielony. 315,05 i to jest wzrost o 1,04 na rynku New Connect. Zobaczmy teraz waluty. I wszystkie trójkąciki są prawidłowo. Niestety złotówka troszeczkę straciła do euro. 0,23 euro 4,71 do dolara amerykańskiego 1,09 i kurs 4,73 funt sterling 0,35 setnych i kurs 5,37 frank szwajcarski 92 setne i 4,79. To są straty złotówki do głównych walut. A jak surowce się mają? I tutaj różnie. Generalnie na ropie naftowej wzrost o 1,17% do 96,88. Złoto na uncji straciło 0,34, 1768,5. Srebro na uncji straciło 0,37, czyli i koszt osiągnął 21,72 dolara. Platyna tu wzrost o 0,03 do 1044,05 dolarów. Miedź zyskała 3,81% i kosztuje 8548 dolarów. Tona aluminium kosztuje 2476,5 dolara i to jest wzrost o 6,52%. I nasz ulubiony indeks cytryny, proszę państwa, 7,50 za kilogram, maliny 40 zł za kilogram, pietruszka 3 zł za kilogram, marchew złoty 10, włoszczyzna 4,50. Wniosek, maliny jemy w czerwcu. Średnie ceny paliw.
6,60 za benzynę 95, 7,07 za benzynę 98, olej napędowy 7,84 za litr, olej napędowy premium 8 zł i 7 groszy za litr i gaz LPG 3 zł i 2 grosze za litr. I to były najnowsze notowania. Za chwileczkę rozmowa z Tomaszem Sakiewiczem, na którą już zapraszam.